z Hali Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Memoriale Wytlasińskiego. Witam Państwa, Andrzej Supron, a tu już mamy piękną, wspaniałą akcję w wykonaniu zawodnika japońskiego Ota Shinobu. Ota Shinobu, zawodnik, który w tej chwili jest praktycznie w bezpośrednim zapleczu. To czołówka japońska, która szykuje się do Igrzysk Olimpijskich i kolejne dwa punkty. Jeszcze piale, wspaniały rzut, coś niewiarygodnego, a więc mamy rozstrzygnięcie w 31 sekundzie. Zawodnik Ota Shinobu z Japonii pokonuje Emila Sergeja z Rosji. Ale wspaniała walka, coś niewiarygodnego. No, powiedzmy sobie szczerze, przedstawiciel miasta Takaoka, właściwie mayor, prezydent tego miasta Takaoka, pan Takashi, jest no uszczęśliwiony, że jego zawodnik w tak fantastyczny sposób rozprawił się z bardzo groźnym zawodnikiem rosyjskim. No takich walk chcielibyśmy oglądać najwięcej. Partnerami produkcji programu są Agromax Racibórz, producent dobrej żywności, Galeria Barw Gród, największy wybór farb w mieście, Meble Kolasa, meble na lata, Przedsiębiorstwo Coltech, producent obrabiarek, dostawca nowoczesnych systemów PLM. MKZ Unia Racibórz, 70 lat najlepszych sportowych tradycji. Witamy Państwa po przerwie. Pamiętny pojedynek przed chwilą, niezwykle emocjonujący, gdzie to zawodnik z Japonii, Ota Shinobu, no wręcz zdeklasował zawodnika rosyjskiego. No takich pojedynków chcielibyśmy oglądać jak najwięcej. Turniej Pytlasińskiego, który odbywa się, tak jak powiedziałem wcześniej, na warszawskiej hali Wojskowej Akademii Technicznej, zebrał ponad 400 zawodników z 28 krajów. Niezwykle mocna konkurencja. Reprezentacja Rosji przywiozła wręcz, można powiedzieć, że prawie 3 reprezentacje. Ten turniej jest jakby kwalifikacją do tego, który z zawodników będzie reprezentował kraj na Mistrzostwach Świata. Ale wróćmy do pojedynku, który w tej chwili się rozgrywa. Kategoria do 75 kg w kostiumie czerwonym. Kilo Kazbek z Białorusi walczy z zawodnikiem rosyjskim Czerkinem Aleksandrem. Pierwsza minuta już za nami, a sędzia powolutku już wskazuje małą pasywność zawodnika białoruskiego. No, zawodnicy, którzy często ze sobą trenują, czasami mają problemy, żeby wykonać jakieś akcje techniczne. Boją się ryzykować, żeby nie zostać skontrowanymi, no ale to już jest kategoria słusznie. Tutaj doszło do małej niespodzianki. Zawodnik węgierski Loric, który jest mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, niestety musiał dzisiaj pogodzić się z porażką, a to doprowadziło do tego, że w tym finale go dzisiaj nie ma. No właśnie, ciekawa walka. Właśnie Czerkin Aleksander był sprawcą tej niespodzianki, bo tak trzeba powiedzieć, niezwykle doświadczony zawodnik, wspaniała akcja, sprowadzenie do parteru, potem świetny suples, to co chcielibyśmy oglądać na matach zapaśniczych. Pierwsze ostrzeżenie dla zawodnika z Białorusi. Właśnie to już jest drugie upomnienie, a to skutkuje utratą punktu. Próba poszukiwania tak zwanej klamry, z której by można było wykonać jakąś akcję. No, dopóki jeszcze zawodnicy są, nie są mokrzy, to można wykonać. Tam jest kolejna próba upomnienia, ale chyba kierownik maty się nie zgodził, a więc w dalszym ciągu wynik na 20 sekund przed końcem pierwszej rundy. Teraz kraj maty, jeżeli wyjdzie za tak, wyszedł za matę i wyszedł jeszcze to w parterze, a więc został sprowadzony do parteru, ponieważ akcja rozpoczęła się na macie, w związku z tym jest zaliczona, a i za to zawodnik rosyjski otrzymał 2 punkty. No 3-0 to już jest spora zaliczka, niemniej jak widzieliśmy, jednym rzutem można zdobyć nawet 4 punkty, a więc wszystko jeszcze możliwe. Na razie kończy się pierwsza runda, w której to zawodnik rosyjski Czerkin Aleksander prowadzi z zawodnikiem z Białorusi 3-0.
Chcę przypomnieć, że tak jak powiedziałem na samym początku, w stylu klasycznym odbywa się turniej Pytlasińskiego, Władysława Pytlasińskiego, i to 60. turniej, no można powiedzieć, że jubileuszowy. Natomiast jeszcze równolegle odbywa się memoriał Władysława Ziółkowskiego i Poland Open w zapasach kobiet. To daje jakąś taki obraz, że możemy oglądać wszystkie style, możemy oglądać pasjonujące pojedynki kobiet. Jak na razie, na dzień dzisiejszy, żaden z naszych zawodników nie zdołał się właściwie zaprezentować na tyle okazale, żeby walczył o jeden z trzech medali. Nie mamy dzisiaj zawodnika, który mógłby się pochwalić takim osiągnięciem. Najlepsi będą występować jutro i w pojutrze. Wracamy do pojedynku. Przypomnę, w kostiumie czerwonym Kilo Kazbek z Białorusi, a w kostiumie niebieskim Czerkin Aleksander z Rosji. On w tej chwili prowadzi 3-0. No i on będzie, jak to się mówi, kontrolował ten pojedynek. Będzie starał się nie stracić, nie ryzykować z jednej strony, a jeżeli gdzieś zobaczy szansę na kontrę, bo no nie ma co oszukiwać się. Zawodnik z Białorusi musi w tej chwili zaryzykować, tym bardziej, że do końca już tylko 2 minuty. No niby tylko, ale pamiętamy pojedynki, gdzie kończyły się w ostatnich sekundach, więc wszystko jest możliwe. Ta przewaga nie daje jeszcze takiego pełnego komfortu zawodnikowi rosyjskiemu, który, tak jak powiedziałem, przegrywał jednym punktem z zawodnikiem węgierskim, a potem wspaniała akcja, rzut i to prowadzenie i zwycięstwo. Ale widać, że to jest tak zwany pasywny atak, idzie do jednej ręki, sugeruje, że chce nawiązać walkę, ale generalnie nie chce ryzykować. Chce, jak to się mówi w żargonie, dowieść ten wynik do samego końca. Przewaga w miarę bezpieczna. A więc tylko teraz kontrolować swojego przeciwnika. No, trochę jestem zaskoczony, że zawodnik z Białorusi nie ryzykuje. Powinien podjąć ryzyko. To już nie ma znaczenia, czy przegra 3 punktami, czy 6. Może teraz, próbale nie, cofnął głowę, przechwycił jedną rękę Aleksander z Rosji. I w dalszym ciągu 3-0, a do końca już niespełna minuta. Sędziowie zauważyli, że no właśnie, to jest taka trochę udawana aktywność, ale jest pasywny, a więc ostrzeżenie i strata punktu. No i teraz jedno sprowadzenie do parteru już dałoby zwycięstwo zawodnikowi z Białorusi, a więc sytuacja w tej chwili jest no dosyć napięta, ale końcówka, jeszcze tylko 20 sekund do końca, musi ryzykować zawodnik z Białorusi, on nie ma już nic do stracenia, ale w dalszym ciągu gdzieś tam pochylona głowa bez próby ataku, już powinien podjąć ryzyko, czas biegnie nieubłaganie, ostatnie 5 sekund do końca i wszystko wskazuje na to, że jednak zwycięzcą 60. memoriału Władysława Pytlasińskiego w kategorii do 85 kg zostaje Czerkin Aleksander z Rosji. No i kto wie, czy to właśnie nie tego zawodnika zobaczymy na zbliżających się Mistrzostwach Świata w Paryżu. On tutaj zaprezentował się najlepiej z zawodników rosyjskich w tej kategorii wagowej. No i zobaczymy, jak będzie dalej. Zapraszamy na krótką przerwę, a po przerwie przechodzimy do kategorii 130 kg. Partnerami produkcji programu są Agromax Racibórz, producent dobrej żywności, Galeria Barw Gród, największy wybór farb w mieście, Meble Kolasa, meble na lata, Przedsiębiorstwo Koltech, producent obrabiarek, dostawca nowoczesnych systemów PLM, MKZ Unia Racibórz, 70 lat najlepszych sportowych tradycji. Witamy po przerwie. 60. memoriał Władysława Pytlasińskiego. Ostatnia walka dzisiejszego wieczoru w stylu klasycznym w kategorii do 130 kg w kostiumie czerwonym. Knautas Manta z Litwy i Arabuli Levan w kostiumie niebieski z Gruzji. Ci zawodnicy dzisiaj zaprezentowali się najlepiej, pokonując
bardzo groźnego medalistę, wielokrotnego medalistę mistrzostw Europy i świata, Gruzina, ale reprezentuje tego na co dzień barwy Białorusi. On tu był faworytem, ale jednak okazuje się, że dzisiaj musiał ulec Litwinowi o wyjątkowych warunkach. Wysoki, jak widzimy, ani grama tłuszczu, a jego przeciwnik Gruzin, jak przystało na Gruzina, potężnie zbudowany, no o masywnych nogach, to jest typowa sylwetka dla zawodników z tego kraju, ale teraz krótko zabiera rękę. Tak jest, to nie będzie łatwo, tu może jeden chwyt zadecydować o zwycięstwie. Knystautas jest zawodnikiem młodym, ale już się pokazał na arenie międzynarodowej z bardzo dobrej strony, no tak jak wspomniałem, tym dzisiejszym zwycięstwem też może pochwalić się, że to jest kolejny krok naprzód w jego karierze. Czekamy na te lata, gdzie to my w tych najcięższych kategoriach zdobywaliśmy medale. Kiedyś Marek Galiński, jeszcze Edek Wojda, pierwszy medalista mistrzostw Europy w tej kategorii wagowej. No i wielu jeszcze innych, którzy zdobywali medale dla nas w tej jakże prestiżowej kategorii wagowej. No cóż, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Mamy paru bardzo zdolnych, na szczęście młodych, a więc perspektywicznych zawodników, więc szansa takowa istnieje. Tu na razie nic się nie dzieje. Typowo przy braku punktów sędziowie wskazują tego bardziej pasywnego i on też traci na rzecz swojego przeciwnika punkt. Tak się stało z zawodnikiem z Litwy. On uznany został za tego bardziej pasywnego i to też i on przegrywa 0-1, a pierwsza runda już zbliża się do końca. Jeżeli mogę jeszcze krótko powiedzieć, to tak jak wspomniałem, ponad 400 zawodników z 28 krajów, wśród nich mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata i mistrzowie Europy, a to oznacza, że te dzisiejsze zawody, ten turniej stoją na bardzo wysokim poziomie. No możemy się zastanawiać, jak zaprezentują się nasi zawodnicy. No dzisiaj nie udało się żadnemu dobić się do tej czołowej trójki. Jutro większe szanse, w pojutrze również będziemy mieli już tych zawodników z większymi szansami, ale powiedzmy sobie szczerze, nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo ze względu na to, co powiedziałem. Naprawdę przyjechali świetni zawodnicy z niektórych krajów, nawet po 2-3 reprezentacje. Przed nami druga runda pojedynków w kategorii do 130 kg. Przypomnę tylko, w kostiumie czerwonym Knystautas Manta z Litwy i Arabuli Levan w kostiumie niebieskim z Gruzji. Na razie bardzo nieznaczne prowadzenie. Jakby trochę się ruszył zawodnik z Litwy, ale tutaj ta siła, ręka, głowa i będzie szansa na obejście. Ej, nawet można by powiedzieć, prawie sam oddał te dwa punkty. No, brak doświadczenia, a to oznacza, że teraz jest szansa na wózek. Ach, jak niewiele brakowało. Wózek to jest ta akcja w parterze, gdzie przekręca się zawodnika wokół osi jego ciała. Tam już w narożniku podpowiadają, nie ryzykuj. No, w takiej akcji jakieś ślisko może być mały problem z tablicą. Ale to chyba na moment. Andrzej, mamy drugą, jechać. Referee, Valery, dawaj, tam jest Taroj, prawie nie ma nie. No
tak, złośliwość przedmiotów martwych, ale już mamy drugą tablicę. Na szczęście zawsze w takim pojedynku są dwie tablice, które umożliwiają oglądanie tych wyników z dwóch stron. W dalszym ciągu 3-0. Na niespełna dwie minuty ruszył zawodnik litewski, ale popełnił banalny błąd. W momencie, kiedy zawodnik gruziński chciał go obejść, powinien próbować stawać, gdzieś tam bronić tego być, a on wręcz się rzucił na matę. Wiadomo, że inicjatorem tej akcji od początku był zawodnik gruziński, a więc zaliczono to jako sprowadzenie do partii o 2 punkty, a teraz skraj maty. No i tak, bardzo umiejętnie, bardzo mądrze, przytomnie na skraju maty doprowadził do wyjścia za matę zawodnika litewskiego, a więc powiększa swoją przewagę do 4 punktów. No, nie będzie łatwo, jakoś tak bez wiary zawodnik, no może teraz ruszył, widać, że szarpnął, tak jak powiedziałem, no może nie ma tyle tej masy, z pewnością tak tych kilogramów mu jeszcze brakuje, no młody jest, więc wszystko jeszcze przed nim, żeby nabrać masę, ale za to ma wspaniałe warunki, wysoki, to pozwala mu wykluczać swoich przeciwników, no tylko jeszcze potrzebna jest do tego siła. No widać było, jak zawodnik gruziński szarpnął mocno rękę, aż ten odczuł ten moment. No i niestety czas zbliża się nieubłaganie do końca i wszystko wskazuje na to, że jednak zwycięzcą 60. memoriału imienia Władysława Pytlasińskiego zostanie zawodnik z Gruzji. Do końca 25 sekund. Może teraz próba gdzieś tam wyjścia za matę. No powinien ryzykować. Ach, na skraju, no ale to jest ciężko w tej kategorii wagowej. Zwłaszcza, że jest to już końcówka, a więc i zmęczenie. I obaj są już spoceni, a więc no nie ma takiej szansy. Jeszcze jedna próba. Ach, wyjście, ach, jak niewiele brakowało, ale niestety zryw trochę, można powiedzieć, już za późno. 2-1. Ej, mamy rozstrzygnięcie. A więc tak jak powiedziałem, zwycięzcą 60. memoriału imienia Władysława Pytlasińskiego w kategorii do 160 kg zostaje Arabuli Levan z Gruzji. I tą walką kończymy dzisiejszy pierwszy dzień zawodów. Jutro kolejne emocjonujące pojedynki, na które już dzisiaj Państwa zaprasza. Kłania się Andrzej Supron. Partnerami produkcji programu są Agromax Racibórz, producent dobrej żywności, Galeria Barw Gród, największy wybór farb w mieście, Meble Kolasa, meble na lata, Przedsiębiorstwo Coltech, producent obrabiarek, dostawca nowoczesnych systemów PLM, MKZ Unia Racibórz, 70 lat najlepszych sportowych tradycji. Witamy Państwa na drugim dniu turnieju imienia Władysława Pytlasińskiego. Przed nami pojedynek o brązowy medal, w którym to w czerwonym kostiumie walczyć będzie Polak Babajan Edgar. On poprzedni pojedynek miał niezwykle zacięty. Po zwycięstwie w repasażach zagwarantował sobie właśnie walkę o ten medal brązowy. Polak to piąty zawodnik ostatnich mistrzostw Europy. Walczył bardzo dzielnie, pamiętamy, prowadził, potem gdzieś tracił te punkty. To jest trochę największy mankament Polaka. No ale cóż, czasami trzeba parę razy przegrać, żeby się nauczyć, później utrzymywać ten wynik. Tym razem to Polak jest upomniany jako pierwszy za tą pasywną walkę. Może i lepiej, bo gdzieś tam w kuluarach mówi się, że najgorsze dla Edgara to jest prowadzić. Potem gdzieś tam traci tą koncentrację, myśli tylko o utrzymaniu wyniku i traci cenne za wcześniej zdobyte punkty. Na razie walka o tak zwaną klamrę. I tutaj Polak na razie ma bardzo niewygodnego zawodnika z Turcji. Emra Kus wygrał poprzednią walkę ze swoim rodakiem i on tam właśnie
no, miał problem niesamowity, gdzieś tam trzepnął głową matę, ale w ostateczności wygrał i on walczy z Polakiem o ten medal brązowy. No, zawodnicy z Turcji są niezwykle groźni. Turcy przywieźli tutaj po kilku zawodników w jednej kategorii wagowej, gdyż jest to ostatnia okazja na eliminację do tego, który z nich będzie reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata. To też i Edgar Babajan jest też naszym faworytem do tego, żeby reprezentować nas właśnie na wspomnianych Mistrzostwach Świata, które będą się odbywały w Paryżu. Kolejne upomnienie. Niedobrze. Polak jeszcze raz został upomniany, a to może skutkować. Jest tam, gdzie na skraju maty. Turek jakby nie daje w ogóle możliwości Polakowi wejścia do klamry. Jest taki niżej osadzony, jak taki czołg gdzieś tam próbuje przepychać się, żeby wejść do tego uchwytu zapaśniczego. I na razie Edgard nie może znaleźć lekarstwa na tego takiego bardzo krępego, ale niezwykle trudnego zawodnika. Cały czas do przodu, ale no, też nic z tego nie wynika. Sędziowie powinni też zdać sobie sprawę, że Turek stwarza wrażenie bardziej aktywnego, ale nie ryzykuje, więc na ten moment Polak przegrywa 1-0. Przypomnę, że jest to pierwsza walka Polaka o medal w tym jakże mocno obsadzonym turnieju, tak jak wspomniałem, 60. memoriału imienia Władysława Pytlasińskiego. 28 państw występuje na tym turnieju, na Ziółkowskiego i na Poland Open. Wszystkie te turnieje są akurat w jednej hali Wojskowej Akademii Technicznej i tutaj no, mamy, można powiedzieć, że festiwal. Są tu mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata, mistrzowie Europy, a więc widzowie naprawdę mają ucztę, jeżeli chodzi o poziom sportowy w naszej dyscyplinie sportu. Jeszcze krótka przerwa na wytarcie pleców i rozpoczyna się druga runda, w której na razie nasz zawodnik Babajan przegrywa. Jednym małym punktem. Teraz bardzo ładnie ruszył do przodu, zaakcentował swoją przewagę. Powinien właśnie atakować. Zawsze prawa ręka od spodu. To, co nie sędziowie, trenerzy mu cały czas podpowiadają, żeby atakował prawą rękę, ale dał sobie wykluczyć swoją, ale musi teraz głowa do góry. No właśnie, sędzia już sygnalizuje, że głowa do góry. Niedobrze, bo jest kraj maty, żeby się nie dało obejść. Nie może stracić punktu. Wtedy naprawdę będzie miał bardzo trudno, gdyż zawodnik turecki bardzo mądrze od spodu. Cały czas od spodu atakuje, a więc już w tym momencie uzyskał kolejny punkt za tak zwaną pasywność. Wystarczy jedno sprowadzenie Polaka i to by dało mu prowadzenie. Przy równej punktacji wygrywa ten, kto miał akcję za wyżej. Notowane punkty! No i niestety to wygląda na to, że Polak jako pierwszy postawił, jest do tego protest, a więc za chwilę sędziowie spojrzą, kto tak naprawdę pierwszy wystawił stopę poza matę. Mamy okazję teraz zobaczyć na ekranie, na którym sędziowie będą sprawdzać, kto, czy Polak, czy zawodnik z Turcji jako pierwszy postawił stopę poza matą. To by oznaczało, że to on wyszedł z maty, a więc stracił punkty. Patrzymy, skraj maty, Polak jest tuż, a jednak Polak. W moim odczuciu to jednak Polak będzie jeszcze raz delegat UWW techniczny, ale tu jest ten moment, gdzie jednak chyba postawił prawą nogę pierwszy. Ale to poszła ręka, to nie była noga. To była ręka, tak. Tu dopiero w tym momencie sam zauważyłem, że to była ręka, a więc ręka chyba jednak zawodnika tureckiego. Tak jest, ręka zawodnika tureckiego, to bez wątpienia.
No Wayne, ej, no nie, to przecież było widać, że ręka była zdecydowanie... No ale jak to jest w sportach niewymiernych, rzeczywiście, no mogło być w drugą stronę, tak się nie stało, a więc Babajan nie ma nic do stracenia, on teraz musi ruszać do przodu, a trzeba było tak od spodu, od początku ruszyć i w drugiej rundzie pokazać charakter, a teraz może być trudno, zawodnik, no właśnie, ta prawa ręka powinien zaczynać od prawej ręki, od wykluczenia tej ręki, sam sobie daje dwie ręce wykluczyć, a w tym momencie jest on, no po prostu, jak to się mówi, wyłączony z możliwości ataku, jedynie próba kontry, ale co to może oznaczać, że gdzieś tam sam się wyłoży. Już brak chyba pary. Teraz ściągał za głowę. No nic. Niestety zbliża się ostatnia minuta tego pojedynku. Jeżeli nie zacznie skutecznie gdzieś tam przebijać się do swojej klamry. Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda. Polak nie stwarza możliwości jednak wejścia do żadnego chwytu, do wykonania jakiejś akcji, która przybliżyła go. No, teoretycznie jedna akcja za 4 punkty dawałaby mu zwycięstwo, a więc powinien się gdzieś tam skoncentrować na wejście do pasa, rzut. To by była możliwość, która dałaby mu to zwycięstwo. Może się jednak koncentruje, ale wygląda to wszystko niestety nie najlepiej. Zawodnik turecki, jak to się mówi w żargonie, chce dowieść już ten wynik do końca. Do końca jest tylko 20 sekund, a więc jeżeli Edgard Babajan nie spróbuje jakiejś desperackiej akcji, to niestety będzie musiał się zadowolić piątym miejscem i wszystko na to wskazuje, że jeszcze na razie nasi zawodnicy nie będą mieli medalu. Tak jest, ostatnia akcja, no to już nie ma znaczenia, czy 4, czy 6, ale niestety przegrana, a więc wadze brązowy medal Emra Kus z Turcji pokonuje naszego zawodnika Edgara Babajana. Szkoda. I proszę Państwa, za chwilę będą walki finałowe, a więc zapraszamy na krótką przerwę. Partnerami produkcji programu są Agromax Racibórz, producent dobrej żywności, Galeria Barw Gród, największy wybór farb w mieście, Meble Kolasa, meble na lata, Przedsiębiorstwo Coltech, producent obrabiarek, dostawca nowoczesnych systemów PLM, MKZ Unia Racibórz, 70 lat najlepszych sportowych tradycji. Witam po przerwie, kłania się Andrzej Supron. Wracamy do walk finałowych. Tym razem kategoria do 71 kg, w której spotykają się Stabler Frank z Niemiec i Korpasi Balint z Węgier. No, jeżeli chodzi o Stablera, to mistrz świata z Las Vegas 2015 roku. Mamy dzisiaj troszeczkę taką niekomfortową sytuację, gdyż finały odbywają się równolegle na macie B i pokażemy jeszcze Państwu matę C, w której walczą w czerwonym kostiumie. Właściwie, no trudno powiedzieć, jest ten pasek jest czerwony. Zawodnik z Turcji, Akbudak Barhan i Cassidy Alex ze Szwecji. Wracamy z powrotem na matę B. Tutaj dwóch utytułowanych zawodników, można by powiedzieć, że czołówka światowa. Na razie walka bez punktów, walczą o tak zwaną klamrę, chociaż sędziowie już sugerują powoli, że to właśnie zawodnik niemiecki jest pasywny, no ale to oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić. Przypomnę, że jest to 60. już memoriał imienia Władysława Pytlasińskiego, właściwie można powiedzieć, że prekursora, twórcę zapasów
w kraju. Najpierw to były zapasy klasyczne, później powstały również zapasy stylu wolnego, a jak wiemy, pan Władysław Pytlasiński był prezesem tak zwanej ciężkiej atletyki, gdzie dwie dyscypliny, czyli późniejsze ciężary i zapasy były w jednej federacji. No ale wróćmy do tego, co się dzieje na macie. Na razie zawodnik węgierski otrzymał upomnienie, a na macie numer C można by powiedzieć, że jest prawie identyczna sytuacja z tym, że zawodnik w kostiumie czerwonym, czyli turecki zawodnik, prowadzi jednym punktem z zawodnikiem szwedzkim. No i tutaj zawodnik turecki, jak widzimy, niezwykle masywny. Szwed natomiast wysoki, długie ręce, nogi, musi się gdzieś tam dobrać, żeby... No i proszę, ten sposób sygnalizuje swoją przewagę. Już sędzia sugerował upomnienie, właściwie już zostało przyznane upomnienie za zawodnika tureckiego. Kolejne upomnienie będzie skutkowało punktem. Można by powiedzieć, że prawie walki przebiegają w jednakowym czasie. Na macie B zakończyła się pierwsza runda rezultatem 1-0, a więc wracamy z powrotem jeszcze na matę C, gdzie mamy jeszcze pół minuty do końca tego pojedynku i jest wyrównanie z tym, że przystanie 1-1 prowadzi ten z zawodników, który jako ostatni otrzymał punkt. Zresztą tam taka kreska jest pod tą jedynką, jakby ona wyznacza, kto w tym momencie prowadzi. Szwed już ruszył do przodu, próbował gdzieś tam zawiązać tą tak zwaną klamrę, czyli szuka uchwytu, który mógłby mu pomóc w wykonaniu akcji technicznej, no ale nic takiego się nie dzieje, a więc ta pierwsza runda tego pojedynku na macie C kończy się rezultatem 1-1, a na macie numer B, do której wracamy, rozpoczęła się druga decydująca runda. Przypomnę, że Stabler Frank z Niemiec to mistrz świata z 2015 roku z Los Angeles. No, on uzyskał wtedy kwalifikację olimpijską, ale niestety na Igrzyskach Olimpijskich już mu się nie powiodło najlepiej. Tam nie zdobył medalu, ale to jest medalista jeszcze z wcześniejszych mistrzostw Europy, czyli czołówka światowa, tak jak już wcześniej wspomniałem, ale Korpasi Węgry, on jest tym młodym zawodnikiem, który się dobija do czołówki, ale jak widzimy, dzielnie stawia opór zawodnikowi niemieckiemu i to on w tej chwili prowadzi. Ja nie zmieniając kamery, mogę tylko tak podglądam, co się dzieje na macie C, ale ta walka jakby ze względu na zawodników jest dla nas trochę ważniejsza, tym bardziej, że tam też jest w tej chwili 1-1, a tutaj również walka niezwykle wyrównana. Do końca jeszcze można by śmiało powiedzieć, może trudno powiedzieć, czy jeszcze, czy aż półtorej minuty, no ale zobaczymy jeszcze chwileczkę, musimy poczekać. Wiemy, że zawodnicy w ostatnich sekundach zaczynają ostrzej pracować, żeby znaleźć tą przewagę. A macie numer C, zawodnik szwedzki zdobył punkt za wyjście za matę, ale i tutaj widzimy też dokładnie ta sama sytuacja, coś nieprawdopodobnego. Ucieczka zawodnika węgierskiego i punkty dla Stablera z Niemiec. No. Rutynowany zawodnik prowadzi dwoma punktami, wiemy, że to jest w sumie tylko jedna akcja, ale on jest rutyniarz, on wie, jak utrzymać wynik, a tam na macie numer C, niesamowita sytuacja, zawodnik szwedzki trzyma na plecach zawodnika tureckiego, czy będą plecy, czy będą tak zwane to zwycięstwo przez położenie na opadki, zdążył wyjść, ale jeszcze wózek za matę, a to oznacza, że kolejne punkty wpadają na konto Szweda, no i można śmiało powiedzieć, że w tym momencie prowadzi 6-1, to przeważnie
przewaga, która mu daje ogromną szansę na zwycięstwo. A tu już ostatnie sekundy pojedynku na macie numer B. Nic nie wskazuje na to, żeby zawodnik niemiecki oddał to prowadzenie. Tak jak powiedziałem, on jest rutyniarz. Raz ściągnął ręce, nie wiąże się, nie powoduje jakiegoś ryzyka i on też wygrywa. A więc korzystamy z okazji, że na macie C jeszcze trwa pojedynek. Można by powiedzieć, teraz zawodnik szwedzki próbuje wyciągnąć do gry, wynieść, ale zawodnik z Turcji świetnie się broni, nie pozwala na stratę kolejnych punktów. On musi teraz ruszyć, zwłaszcza, że to już ostatnia minuta, ale 7 punktów to jest spora zaliczka. Spora zaliczka, on zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzi, no ale gdzieś tam jedna akcja, bardzo sprytnie, na skraju maty, gdzieś ładnie odszedł, szedł z linii, próbował sprowadzić do partii, no zawodnik turecki próbuje, ale widać, że już nieudolnie, chyba nie do końca wierzy w to, że będzie w stanie cokolwiek jeszcze zrobić w tym pojedynku, a więc... Chyba już mamy zwycięzcę w kategorii do 80 kg, a będzie nim wszystko na to wskazać. No tak, ta próba to taka próba imitacji rzutu przez ramię, ale nawet nie było utrzymania, więc możemy śmiało powiedzieć na te 10 sekund przed końcem, że Cassidy z Alex ze Szwecji zostanie zwycięzcą 60. Memoriału Władysława Pytlasińskiego w kategorii do 80 kg. A więc nic, tylko pogratulować. Wspaniały pojedynek, świetne akcje dały mu zdecydowane zwycięstwo. Wracamy na matę B, a tu kolejna walka. Jak niewiele brakowało, teraz kwestia, czy obejdzie zawodnik rosyjski. A tak, obszedł, a więc zyskał 2 punkty, a niewiele brakowało, tam zawodnik z Norwegii, Baldauf Felix, nie udało się, ale więc Golovin Aleksander prowadzi 2-0, ale to może być bardzo ciekawy pojedynek. Zawodnik z Rosji, młody, ale już jak widzimy tutaj eliminuje na turnieju Pytlasińskiego o to, żeby trafić do pierwszej reprezentacji, ale teraz proszę, wspaniały rzut i kwestia, czy zaliczony, czy niezaliczony. 2 punkty pokazuje sędzia punktowy, kierownik maty również, że 2 punkty, a więc 2-2, to oczywiście w tym momencie daje prowadzenie zawodnikowi norweskiemu, ale to nie wszystko, no, zawodnik rosyjski musi uważać, gdyż Norweg, jak to widać, jest nieobliczalny, może rzucić z każdej pozycji, jest niezwykle dynamiczny, a więc chyba trzeba zmienić trochę taktykę tego pojedynku, ale nie, odważnie też próbuje wiązać się w tą klamrę suplesową, ale odpuścił tym razem, jeszcze próba znalezienia jak najwygodniejszej pozycji. W dalszym ciągu na minutę przed końcem pierwszej rundy, ach, jak niewiele brakowało. Niewiele brakowało i znowu ładna, dynamiczna akcja, taka wywrotka, okręcenie się na ręku, ale nie zdołał obejść zawodnika rosyjskiego, czyli wyjść na niego, za co miałby co najmniej 2 punkty, ale tak się nie stało, a więc walka jest wznowiona na środku w pozycji stojącej. Gogi, niegdyś niezwykle utytułowany zawodnik, trener reprezentacji Rosji, teraz jest tym, który przeżywa za każdego zawodnika, a więc gdzieś tam próbuje podpowiadać, to nie jest mniej więcej jego kategoria, on rywalizował z naszym Andrzejem Wrońskim w kategorii 100 kg, a więc ta różnica 2 kg jest nieznaczna. Teraz próba znowu wejścia zawodnika rosyjskiego, ale bardzo czujnie tu zachował się Norweg Felix i ostatnie sekundy pierwszej rundy, która zakończyła się remisem 2-2. Przypomnę, że w reprezentacji Norwegii jest polski
polski trener jest w reprezentacji Norwegii, Piotrek, uciekło mi w tej chwili nazwisko, ale to był też jeden z czołowych naszych reprezentantów, Troczyński, już przypomniałem sobie, przepraszam bardzo, Piotrek Troczyński, on rywalizował z naszymi najlepszymi i teraz jest trenerem, no jest dużo polskich trenerów, wiemy, że i Kogut jest trenerem Danii, a Piotrek Troczyński i Norwegii, no polska myśl szkoleniowa naprawdę była i jest nadal wysoko ceniona, no. Był moment, że mówiono o polskiej szkole zapasów. No teraz nie możemy się specjalnie pochwalić. Wiemy, że tylko Edgar Babalian dzisiaj stawał przed szansą zdobycia brązowego medalu. Niestety nieudanie. Może jutro Karaciński, a może Michalik. No gdzieś tam zdobędą ten jakże ważny medal, zwłaszcza przy takiej konkurencji, jaka jest na tym turnieju. Taki medal to by było taki power i wiara w to, że jeszcze jest cały czas kontakt z czołówką. To już mamy 4 minuty, a więc 2 minuty do końca, 2-2. Sędzia no, niepotrzebnie przerywa ten pojedynek, można stymulować walką w trakcie. To zawsze daje któremuś zawodnikowi, żeby odpocząć i teraz no, nic się nie dzieje. Ani widać, że zawodnik norweski dysponuje większą siłą fizyczną. On tu blokuje cały czas. No nic dziwnego. Ten rezultat mu odpowiada. Wygrana z zawodnikiem rosyjskim to też jest spory sukces. Ale musi jeszcze to dodać, a 1,5 minuty to jest naprawdę bardzo dużo, ale jest aktywniejszy, tak jest, sędzia upomina zawodnika rosyjskiego, że wycofuje się, jest potwierdzenie, a więc kolejny punkt ląduje teraz na konto i wygląda na to, że to było pierwsze upomnienie, a więc tego punktu jeszcze nie ma, przy drugim upomnieniu automatycznie traci punkt. Czasami nie zawsze jest to dobra sytuacja, bo sędziowie chcą być obiektywni, dają raz jednemu, raz drugiemu i w przypadku, gdyby teraz zawodnik rosyjski stracił punkt, a potem straciłby punkt zawodnik norweski, no to przy 3-3 ten, który ostatni zdobywa punkt, by wygrał. No ale to jest tylko taka wyliczanka. Nie ma co konkretować, trzeba zobaczyć, co się dzieje ostatnie pół minuty, ale jeszcze przytrzymał, chociaż tam była próba wejścia do pasa, jakże niewiele brakowało, ale jeszcze dosłownie 15 sekund, czy zawodnik rosyjski będzie w stanie gdzieś tam znaleźć ten jeden malutki punkcik na miarę zwycięstwa. Wszystko wskazuje na to, że Norweg patrzy, przygląda się, jeszcze nawet nie poszedł za nie, jakby już nie chciał dodatkowego punktu. Wystarczy mu to zwycięstwo, tak jest, to jest spory sukces Norwega. Cieszy się polski trener Piotrek Troczyński. Baldów Felix Norwegia, no spora niespodzianka, sukces można by powiedzieć polskiej myśli za granicą. Jutro czekają nas emocje, o których wcześniej wspomniałem, szanse na medal, na ten medal, na który czekamy. No cóż, czekamy w takim na jutrzejszy dzień i trzymamy kciuki za naszych zawodników. Kłania się Państwu Andrzej Supro. Partnerami produkcji programu są Agromax Racibórz, producent dobrej żywności, Galeria Barw Gród, największy wybór farb w mieście, Meble Kolasa, meble na lata, Przedsiębiorstwo Coltech, producent obrabiarek, dostawca nowoczesnych systemów PLM, MKZ Unia Racibórz, 70 lat najlepszych sportowych tradycji. Witam serdecznie z trzeciego dnia memoriału Władysława Pytlasińskiego.
No cóż, dwa pierwsze dni nie przyniosły nam większych sukcesów. Dzisiaj stajemy przed szansą zdobycia brązowego medalu. Wczoraj niestety Edgard Babelian nie zdobył tego jakże potrzebnego dla stylu klasycznego medalu. Miał taką szansę, ale niestety tą szansę zaprzepaścił. Dzisiaj Bernatek pokazał, że w przekroju całego turnieju świetnie się prezentował. Stoczył bardzo wyrównany pojedynek z zawodnikiem rosyjskim i niewiele brakowało, gdyż przegrał przy remisie, a więc mogło być całkiem odwrotnie. Mógł walczyć dzisiaj o złoty medal, no ale cóż, w sporcie bywa różnie. Następne walki można by powiedzieć, że poprowadził w mistrzowskim stylu, a więc jest ogromna szansa na to, że dzisiaj wywalczy dla naszej reprezentacji ten brązowy medal. Trzymamy za niego kciuki. Za chwilę walka właśnie Bernatka. I właśnie rozpoczynamy wspomnianą wcześniej walkę Mateusza Bernatka w czerwonym kostiumie z zawodnikiem Kazachstanu Kalenowym Dajarem. To jest zawodnik zawsze niezwykle groźny. Zawodnicy z tego kraju są fantastycznie wyszkoleni technicznie. To taka, można by powiedzieć, że Mała Azja. Oni uwielbiają te sporty walki. To, co wspomniałem wcześniej, Bernatek stoczył bardzo wyrównany pojedynek z zawodnikiem rosyjskim i kto wie, że niewiele brakowało, żeby tą walkę. Tam było nawet takie podejrzenie, że nie do końca wiedział, że ten wynik 2-2 daje mu prowadzenie. Ach, tutaj była próba rzutu przez ramię, ale na szczęście nieudana w dalszym ciągu walka o tą tak zwaną klamrę. Sędzia teraz przywołuje do bardziej aktywnej walki zawodnika z Kazachstanu, a to oznacza, że kolejne takie upomnienie będzie skutkowało stratą punktu. Nie ma się co ukrywać, kategoria 66 jest niezwykle mocno obsadzona. W ogóle ten turniej jest rekordowy. Jeszcze do tej pory nie było tak wielu zawodników, ponad 200 zawodników. Pamiętamy, że w tym turnieju właściwie trójturnieju, bo jest jeszcze turniej Wacława Ziółkowskiego, jak i Poland Open kobiet, co w sumie daje ponad 400 zawodników. Poziom niezwykle wysoki. Tu się na tym turnieju eliminują zawodnicy z niektórych państw. Oto, który z nich będzie reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata, które już niedługo rozpoczną się w Paryżu, we Francji, a teraz spojrzałem, to co powiedziałem, kolejne ostrzeżenie, tym razem znowu taka mała modyfikacja przepisów, otrzymuje dwa punkty, no i w tym momencie Polak prowadzi 3-0, to jest spora zaliczka, niemniej trzeba uważać, bo to działa w dwie strony, raz jeden, raz drugi uzyskuje przewagę tą teoretycznie lepszą w oczach sędziego i może to dokładnie zadziałać w drugą stronę. Jeszcze mamy dosłownie do końca zakończenia tej pierwszej 3-minutowej rundy 30 sekund, a więc musi teraz ruszyć Mateusz Bernatek, żeby nie stracić tej przewagi, a później już tej drugiej nudze po konsultacji z trenerami stworzyć jakąś taką strategię, która by pozwoliła mu co najmniej utrzymać, jeżeli nie powiększyć tej swojej przewagi. Ostatnie 5 sekund, a więc z pewnością nic się już nie powinno wydarzyć, czyli pierwsza runda kończy się dla Mateusza Bernatka prowadzeniem 3-0. No cóż, zawodnik z Kazachstanu, Kalenow, tak jak powiedziałem, to młode pokolenie, które dobija się, zresztą Bernatek, jak pamiętamy, to niedawny mistrz Europy do 23 lat, a więc to też jest to młode pokolenie, które, z którym wiążemy wielkie nadzieje na Tokio i nawet na kolejne igrzyska w 2024 roku. Wiemy, że
Zasina zdobyła złoty medal na Poland Open, a więc czekamy, żeby jeszcze jeden medal. I to taki właśnie ten najbardziej szlachetnego kruscu trafił do zapasów, zwłaszcza w stylu klasycznym, gdzie ostatnio się nie bardzo wiedzie. Baranowski zdobył medal srebrny wczoraj, stoczył fantastyczny pojedynek z mistrzem świata z Rosji. Też ogromny talent, sędzia teraz upomina Bernatka. No tak, on wie, że prowadzi, on będzie chciał utrzymać, ale już po tym takim zbiciu powinien ruszyć momentalnie za zawodnikiem i tam szukać kolejnych punktów. Potrzebne są co najmniej dwa punkty, takie sprowadzenie, które by pokazało, że on nie jest pasywny, że chce walczyć, że szuka punktów, no ale łatwo powiedzieć, obaj są już spoceni. No i jest upomnienie, a więc teraz Bernatek musi ruszyć, on nie może stracić tej przewagi. Jeszcze dokładnie dwie minuty, a więc to jest naprawdę sporo. Teraz powinien ruszyć, chociaż zawodnik z Kazachstanu zdaje sobie sprawę z tego, że przegrywa, on będzie szalał, on jest bardzo niebezpieczny. Tak jest, tam był malutki faul, wyłamywanie palców, ale to już powiedziałem, taka mała desperacja co do właśnie sposobu prowadzenia pojedynku. Czas ruszył, ciągną się te sekundy, zwłaszcza kiedy Polak prowadzi. Na razie nie ustępuje pola, równa walka, właśnie takie szarpnięcia, wejście, pójście za zawodnikiem stwarza dobre wrażenie sędziów. Teraz sędzia sygnalizuje niestety pasywność Polaka, on powinien teraz zaakcentować swoją przewagę, no i niestety otrzymuje upomnienie, strata punktu. Teraz naprawdę powinien ruszyć do przodu, żeby nie dać możliwości kolejnego szerzenia. Ruszył Polak. No, te szarpnięcia Kazaka nie wskazują na to, żeby on z tym wiązał jakąś możliwość wykonania chwytu. Raczej tylko szarpnięcia, żeby uzyskać tą przewagę i tak jest. Teraz sędzia pokazuje pasywność niebieskiego i słusznie. Dobrze Bernatek, dobrze teraz ruszył do przodu. Jeszcze niespełna minuta została do końca, a więc musi to utrzymać, musi zaakcentować, nie powinien stać, powinien od razu ruszyć, jak ten tylko wyprostował się. Tak, dobrze szarpnięcie, to robi dobre wrażenie na sędziach. No trudno by było powiedzieć, żeby no, musiałby się niesamowicie cofać, żeby sędziowie uznali jego pasywność. Walka jest naprawdę wyrównana, nie ma punktów, ale jest niezwykle. Teraz będzie desperacja, nie powinien, teraz musi ruszyć. Dosłownie zostało jeszcze 20 sekund do końca. Nie może ruszyć, żeby nie w ostatnich sekundach nie dali ostrzeżenia. No 10 sekund już nie powinno się wiele zdarzyć, ale powinien ruszyć. Nie tylko tyle bronić, będziemy odliczać 4. 3, 2, 1, no i mamy i ten brązowy medal, a więc styl klasyczny dokłada swoją cegiełkę do koszyka tych medali. Łukasiak, medal brązowy, Baranowski, medal srebrny, Zasina, medal złoty, no i Mateusz Bernatek, medal brązowy. No cóż, wychodzi na to, że to on w tej chwili jest liderem w tej kategorii wagowej. Będziemy obserwować jego dalszą karierę, a teraz cieszymy się z jego brązowego medalu. To oczywiście jeszcze nie wszystko na dzisiejszym turnieju Władysława Pytlasińskiego. Czekają nas jeszcze walki finałowe. Partnerami produkcji programu są Agromax Racibórz, producent dobrej żywności, Galeria Barw Gród, największy wybór farb w mieście, Meble Kolasa, meble na lata, Przedsiębiorstwo Koltech, producent obrabiarek, dostawca nowoczesnych systemów PLM, MKZ Unia Racibórz, 70 lat najlepszych sportowych tradycji. Witamy po przerwie. Przed nami walka w kategorii do 66 kg o pierwsze miejsce w 60. memoriale Władysława Pytlasińskiego pomiędzy Daurowem Sołtanem z Białorusi i Surkowem Artenem z Rosji. To właśnie z nim Mateusz Bernatek, który przed chwilą wywalczył
brązowy medal, no właśnie walczył z zawodnikiem Rosji, aktualnym mistrzem Europy i naprawdę była to bardzo wyrównana walka, niewiele brakowało, żeby to on teraz walczył o ten złoty medal, ale jest to dla nas też bardzo obiecujący sygnał, że ten zawodnik ma spory potencjał i tylko czekać na jakiś kolejny jego sukces, gdyż jak pamiętamy zdobył w swojej karierze również mistrza Europy w kategorii do U23, a więc kto wie, jest to w tej chwili najmocniejszy punkt na zbliżające się mistrzostwa świata w Paryżu. Jest ostrzeżenie i strata dwóch punktów. No, już na sam początek Laszlo Peter, sędzia najwyższej kategorii Exceptional z Węgier, sędziuje ten pojedynek, a więc możemy być pewni, że tutaj pomyłek sędziowskich nie będzie. Teraz próba takiego skrętowego ręka głowa, na razie nieudana, a więc znowu wznowienie na środku maty w pozycji stojącej. No cóż, zawodnicy mają świadomość, że każda nieudana akcja może być skontrowana i w ostateczności sędzia pokazuje pasywność zawodnika w kostiumie czerwonym. Ten próbuje pokazać, że się nie może przebić przez te ręce, no ale no na tym to polega. To jest tak zwane wykluczanie, że trzeba gdzieś włożyć, ale sam cały czas głowę ma pochyloną. A to jest pozycja pasywna. Teraz sędzia zwrócił uwagę na to, że zawodnik rosyjski gdzieś tam nieprzepisowo łapie za palce, wykręca, a to też jest niedozwolone. W dalszym ciągu jeszcze nie ma żadnej akcji technicznej, a więc utrzymuje się tylko ta przewaga wynikająca z przewagi. Czekamy na jakiś element. Teraz jest próba wykluczenia. Znowu pasywność ze strony zawodnika Białorusi, więc nie może mieć pretensji. Jeszcze ta głowa na piersiach. To jest ewidentna pasywność, która już została zauważona właśnie przez wspomnianego sędziego z Węgier. Jest potwierdzenie, a więc no, może to skutkować kolejną stratą punktów, jeszcze coś takiego i będziemy widzieli zmianę na tablicy, już ostatnie sekundy do końca tej pierwszej rundy. Przypomnę, że walka zapaśnicza się składa z dwóch rund po 3 minuty. Można zwyciężyć na punkty, można wygrać przez położenie na plecy, ewentualnie przez przewagę techniczną w momencie, kiedy jeden z zawodników uzyska różnicę punktów, 10 punktów i wtedy wygrywa przez tak zwaną przewagę techniczną. Wróćmy jeszcze powolutku do tego, co już się wydarzyło. Możemy się zastanawiać, czy są to udane dla nas zawody. No niestety nie, ale wiemy też, że i kontuzje trapiły, zwłaszcza zawodników stylu wolnego, kobiet. Rozmawiałem z zawodnikami, gdzieś tam były różnego rodzaju tłumaczenia, a gdzieś tam brak koncentracji, źle zrobiona waga, no ale przecież to są doświadczeni zawodnicy, to są zawodnicy, którzy reprezentowali nas już na mistrzostwach Europy, na mistrzostwach świata, a więc no, powinni te wszystkie elementy, o których mówiąc już dawno, mieć rozpracowane. Wróćmy jednak do pojedynku, w którym już minęło pół minuty, a więc teraz zawodnik rosyjski, który ma świadomość, że prowadzi, on właśnie tylko tak czeka na błąd zawodnika z Białorusi, który no, poprzez to, że tą głowę ma nisko pochyloną, cały czas, a teraz ruszył trochę, ale to takie trochę, no właśnie, raczej na pokaz, raczej takie, żeby zdenerwować przeciwnika, a nie wykonać jakąś akcję, a więcej nie ma w tym momencie coś, co by mogło stanowić, że jest aktywniejszy, że chce walczyć.
Znowu głowa, to jest podstawowy element. Sam przez wiele lat byłem sędzią i wiem, jak to jest ważne. Wielokrotnie omawiane było na różnego rodzaju konferencjach, że głowa położona na piersi to jest jednoznacznie pasywność, a więc no, błąd zdecydowanie zawodnika białoruskiego. W ten sposób on na pewno nie uzyska tutaj przewagi. No, zaczął się ruszać, ale i to jakby od razu zmieniło wyobrażenie. Tam się denerwuje trener rosyjski, że ta głowa idzie do przodu. Ma rację. To rzeczywiście on się nic nie próbuje. No, po prostu cały czas się pcha. Ruszył dwa razy. Sędziowie wykorzystali ten moment, żeby gdzieś tam może dać szansę i dla zawodnika z Białorusi. Upomnieli zawodnika rosyjskiego, ale w dalszym ciągu, no powiedzmy sobie szczerze, no nie jest to ładna walka. Wiemy, że w stylu klasycznym to pole ataku jest tylko od pasa do góry, nie wolno łapać za nogi, nie wolno haczyć za nogi, to też walka klasyczna jest o wiele trudniejsza, ale jeżeli zawodnicy klamrują się, wtedy te rzuty są niezwykle efektowne, suplesy, biodra, ramienia, to są akcje, które naprawdę się bardzo podobają. Mieliśmy tu kilka naprawdę wspaniałych pojedynków, które kończyły się 17, 20 punktami. To jest to, od czego oczekujemy od zapasów, no ale wiemy, że te przepisy cały czas się zmieniały. To też sprawiało kłopoty dla szkoleniowców, żeby ustalić jakąś formę i rodzaj treningu, więc to jest zawsze problem, ale teraz drugie upomnienia, więc strata punktu, ależ tam odwrotnie, właśnie tak spojrzałem na tablicę, coś 4, ale nie, 3-2 i koniec. No i no cóż, no zawodnik rosyjski nie chciał ryzykować, to na pewno jeszcze nie jest ten moment szczytu formy. On ten szczyt formy szykuje na Mistrzostwa Świata, ale niemniej wystarczyło to jemu, żeby Surkow Artem z Rosji zwyciężył i zdobył złoty medal w 60. memoriale Władysława Pytlasińskiego. Przed nami jeszcze jeden finał, już ostatni, na który oczywiście po krótkiej przerwie Państwa zapraszam. Partnerami produkcji programu są Agromax Racibórz, producent dobrej żywności, Galeria Barw Gród, największy wybór farb w mieście, Meble Kolasa, meble na lata, Przedsiębiorstwo Koltech, producent obrabiarek, dostawca nowoczesnych systemów PLM, MKZ Unia Racibórz, 70 lat najlepszych sportowych tradycji. Witamy Państwa ponownie na 60. memoriale turnieju Władysława Pytlasińskiego. Ostatnia walka tych trzydniowych zmagań, tym razem w kategorii do 85 kg, w której spotykają się w kostiumie czerwonym Czakwa Dadze Dawil z Rosji i Loric Wiktor z Węgier. Loric to brat tego słynnego, można powiedzieć, zawodnika, mistrza świata, mistrza olimpijskiego, mistrza Europy, też niezwykle groźny, też jest już utytułowany, może nie tak jak swój brat, no ale jak to się mówi, zawsze gdzieś te geny przechodzą, a więc na pewno będzie to zacięty pojedynek. No pytanie, czy będzie to pojedynek, który będzie obfitował więcej ilości chwytów niż poprzednia walka, którą mieliśmy okazję oglądać przed chwilą w kategorii do 66 kg, no trudno powiedzieć. To już jest walka o złoty medal, a tutaj zawodnicy ryzykują zdecydowanie mniej. Tu się dostają już ci najlepsi i tu wiadomo, że każda nieudana akcja może być skontrowana i może to być akcja na zwycięstwo w tym pojedynku. To też nie możemy się spodziewać, że będzie dużo tych akcji, no ale jak to się mówi, nigdy nic nie wiadomo.
Na razie drobna przewaga zawodnika węgierskiego, jedno szerzenie, ale wygląda na to, że i teraz to on dostał upomnienie, a więc jest tam gdzieś małe wyrównanie. Czekamy na element, który gdzieś tam no, da to, co jest solą każdej walki. Te wspaniałe akcje, które na szczęście oglądaliśmy na tych zawodach. Odwiedziła nas ekipa z Japonii, która z panem prezydentem Takashi podpisała porozumienie z Polskim Związkiem Zapaśniczym o współpracy przed Igrzyskami Olimpijskimi. No właśnie, kiedy byli na tych turniejach, ich zawodnik no, w fantastyczny sposób pokonał zawodnika rosyjskiego w 31 sekund. Jedna piękna, druga akcja, 8 punktów i koniec pojedynku. No, takich walk chcielibyśmy więcej. Widzimy, że zawodnicy tu już są potężnie zbudowani. Ta masa powoduje, że teraz idzie tylko taka ciężka praca, czy jeden, czy drugi. Ale wszystko wskazuje na to, że ta pierwsza runda zakończy się bez punktowo. No cóż, przyjdzie nam czekać na drugą rundę. Może tam rzeczywiście będzie okazja, żeby któryś z zawodników pokazał swój kunszt zapaśniczy. No, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo trudny turniej, ogromny, wspaniały sprawdzian dla wszystkich zawodników, którzy wzięli w tym udział. Cieszymy się z medalu Bernatka, wspomnianego medalu Zasiny, która wygrała w tym turnieju, Baranowskiego i ze srebrnego medalu, no i naszej najmłodszej, ach, teraz poszła, była szansa, ale niestety niewykorzystana, a niewiele brakowało. Wiemy, że czeka nas jeszcze bardzo mocny start na Mistrzostwach Świata U23, które odbędą się w tym roku w listopadzie w Wałbrzychu. To też będzie sprawdzian dla naszych zawodniczek i zawodników. No, ale to wszystko przed nami. A tu można by już powiedzieć, że ostatnie dwie minuty. Teraz zawodnik rosyjski otrzymuje kolejne upomnienie i traci kolejny punkt, a więc 2-0. No tak, szkoła węgierska jest właśnie taka, zresztą jego brat też utrzymuje równą walkę, nie jakąś taką błyskotliwą, potem gdzieś tam jeden, a później konsekwentnie idą do przodu, nie dając możliwości zakładania jakiegokolwiek chwytu, wygrywa właśnie minimalnie na punkty. No i widzimy, że tu jest też bardzo podobnie, prowadzi, teraz szarpie, zrywa, stara się zmęczyć zawodnika rosyjskiego, który no wygląda na to, że jest bezradny, jeżeli nie zaryzykuje. Teraz wykluczył rękę, ale momentalnie zostało to zerwane i od razu pchnięcie do przodu pokazujące, ach, szuka możliwości, gdzieś tam próba takiego nurka pod prawy bark. No, dziwna sprawa, on naprawdę próbuje walczyć, zawodnik rosyjski, a sędziowie chcą mu dać ostrzeżenie. No, ja bym był trochę innego zdania. Teraz wykluczył zawodnik węgierski i nic z tego nie wynika i już z powrotem wyjął, no i zbicie. No tak można do końca, nie, no, tak jest, na szczęście sędzia punktowy, jak i arbiter i sędzia główny, kierownik maty, nie przyznał tych punktów, była to po prostu nieudana próba. No nic się nie zmienia, zawodnik węgierski, jak to się mówi zwyczajowo w żargonie, chcę dowieść ten skromny wynik do samego końca. No tak jest, sędziowie wreszcie zorientowali się, że
że on po prostu, tak jak powiedziałem, chce tylko dowieść, ale w żaden sposób nie chce nawiązać walki, no ale niestety czasu już jest bardzo mało i wszystko wskazuje na to, że zwycięzcą 60. Memoriale Władysława Pystrasińskiego w kategorii do 85 kg zostaje Loryc Wiktor, Węgry. Jeszcze moment ogłoszenia wyniku. No szkoda, szkoda. Nie było akcji, nie było tych pięknych rzutów, no ale w sporcie tak bywa. Podsumowując te 3 dni zmagań naszych zapaśników w 60. turnieju imienia Władysława Pystrasińskiego, no możemy się pochwalić niestety jedynie brązowym medalem Mateusza Bernatka. No cieszy nas to, zwłaszcza, że miało naprawdę bardzo trudnych zawodników, niewiele brakowało, a walczyłby o ten złoty. Może on by był zwycięzcą. Niemniej jest to dobry prognostyk przed mistrzostwami świata, no ale zapasy składają się z 7 kategorii wagowych, a w tych pozostałych nie możemy się niestety pochwalić. Miejmy nadzieję, co prawda czasu zostało mało, ale może drobne poprawki, gdzieś wyciągnięcie błędów z tego turnieju pozwolą nam na lepszy występ na Mistrzostwach Świata. I na to liczymy. Dziękuję Państwu, Andrzej Supron, i zapraszamy oczywiście do oglądania telewizji raciborskiej.